Wreszcie polityk zabrał głos w ważnych dla obywateli sprawie. Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich, komentując siarczyste jak piorun mrozy, powiedział: kalesony są pożyteczne, tylko głupio się nazywają. Dlatego, twierdzi marszałek Wenderlich, mężczyźni ich nie kupują i nie noszą, a to błąd. I wicemarszałek radzi jednak nosić kalesony. No mimo, że podobno nie ma gorszego widoku jak mężczyzna w kalesonach. No ale jest dwóch mężczyzn w kalesonach, tych samych, zawsze to powtarzam. Jedna tylko uwaga dotycząca kalesonów, mówiliśmy o tym, uważajcie na nie. Prasa zamieściła zdjęcie pani ze złamanymi kalesonami w ręku, co szyła kalesony na wielkim rozie, który bawełnę ściął i kalesony się złamały. Gdyby upadły, to by się stłukły. Ale zdrowie ważniejsze. Noszenie kalesonów leży w interesie mężczyzny, a interes mężczyzny leży w kalesonach. Prawdziwy mężczyzna musi wybudować dom, posadzić drzewo, spłodzić syna i dopilnować, żeby w zimie nosił kalesony. Dlatego ściągajcie kalesony z internetu, bo taniej jest. Wracając do wypowiedzi marszałka Wenderlicha o kalesonach. Ktoś mniej wyrobiony w orientacji, co się dzieje w polskiej polityce, nierozważnie zapyta: to już w tym Sejmie nie mają o czym mówić, tylko o kalesonach? No tak, ostatnio w Sejmie nie ma tematu tabu. A kalesony to temat dużo bezpieczniejszy niż ostatnie ustawy tam uchwalone.